Zakochani w Gliwicach. Jedni uważają, że walentynki to doskonały powód, by okazać sobie uczucie, bo na co dzień brakuje czasu. Inni twierdzą, że każdego dnia trzeba o siebie dbać i mówić, że się kocha. W Gliwicach z okazji Święta Zakochanych w weekend stanęła fotobudka w palmiarni. Zainteresowanie było ogromne. No, walentynki to bardzo fajne święto z całą pewnością, dlatego że można spędzić czas z bliskimi, zwłaszcza w takim miejscu jak palmiarnia. Bo każdy powód jest dobry do okazywania sobie miłości, uczuć, a walentynki tym bardziej. Zawsze okazja, żeby spędzić wspólnie czas. Ja również uważam, że walentynki to wspaniałe święto, można wspaniale spędzić czas, szczególnie w tak pięknej palmiarni. Co ciekawe, wielu spośród odwiedzających to mieszkańcy innych miast, którzy uważają, że Gliwice to jedno z bardziej romantycznych miejsc, a palmiarnia to oaza miłości. Podoba ci się? Bardzo nam się podoba. Nie, my jesteśmy z Opolskiego. Dokładnie obok Strzelec Opolski. Już wiedzieliśmy. Kiedyś się w szkole chyba średniej, żeśmy raz tutaj byli ze szkoły. No a teraz okazja z dziećmi jest, nie? No. Ogólnie chcieliśmy zobaczyć sobie tutaj, jak to wygląda, a z drugiej strony, no walentynkowy czas. I tu jest tak dość romantycznie, także bardzo polecam każdemu tutaj. Z fotobudki można było skorzystać za darmo. Zakochane zdjęcie będzie wspaniałą pamiątką na lata. Fotografie można wykonać także na skwerze za urzędem miejskim oraz na moście nad Kłodnicą. Są tam świecące serduszka. Gliwiczanie przyznają, że naszego miasta nie da się nie kochać. Ja tutaj mieszkam od urodzenia i ja jestem zadowolona, że tu mieszkam. Bardzo mi się podobają Gliwice. Okay. I jeszcze się rozwijają do tego cały czas, także polecam, wszystkich zapraszam. Myślę, że na ulicy Zwycięstwa można się zakochać. Piękne, zabytkowe kamienice, także jak najbardziej. Coraz to piękniejsze się staje od paru lat, nie? Dużo się dzieje, nie? No drogi, teraz hala powstaje duża, nie? Co tu jeszcze powiedzieć? No i ładnie jest, pięknie. Ja tu mieszkam, jestem zadowolony. Za to, że się tu urodziłam, za to, że są piękne, że się rozwijają. Za co jeszcze? Za wszystko, za całokształt. Pomysł na walentynki? Na razie szukamy tego pomysłu, właśnie jesteśmy pod palmami, może akurat jakieś natchnienie przyjdzie, jakaś inspiracja w tym momencie. Na walentynki nie mam jeszcze żadnych planów, coś spontanicznie wymyślę. Bo tak na co dzień mało tego romantyzmu, że no, życie jest jakie jest, także no cokolwiek, ale żeby było romantycznie. Kochać trzeba się na co dzień, a nie tylko od święta. Walentynki to jednak doskonała okazja, by tę miłość okazać nie na 100, a na 200%.